podwójną zachłannością objął oczyma tę tutejszą sekułę i nie mógł nasycić się jej widokiem. Patrzył na chmurki wielobarwne, czerwone, zwiastujące wiatr i fioletowe, nosące nowe deszcze jesieni, jak przepływały nad czystą taflą. Zabarwiała się wtedy aż do samego dna, stawała się głęboka, przepaścista, niedosięgniona, pełna tajemnic i odchlistego życia tam w głębi. Gdy chmury pożeglowały nad pola, znowu jesienny kolor nieba spływał nad czystą powierzchnię. Młyn turkotał i w jego pobliżu nie można było rozmawiać. Panna i Cezary poszli wzdłuż grobli, prowadząc w głębinie wodnej odbicia swoje, doskonałe i wierne aż do śmieszności. Był taki staw u nas, na Ukrainie, rzekła panna Karolina. Doprawdy? Bo znów ja widzę w tym stawie ulubione miejsce mojej matki. Takie musiało być to jej miejsce ulubione. Każdy ma swoje miejsce ulubione w dzieciństwie. To jest ojczyzna duszy.